Ja jestem Kacper Wojtek lub Wojtek Kacper i będę tutaj robił, będę wam pokazywał, jak się ogarnąć w ogóle z orką, nie? To jest taki jest środowisko, nie wiem, środowisko live codingowe, język programowania, albo taki po prostu bardzo śmieszny sekwencer, tylko jest bardzo śmieszny, naprawdę. I on jest w sumie jest ezoterycznym językiem programowania, czyli jakbyście chcieli w tym, no, na przykład, nie wiem, Przed zrobić... duchę wywołać. Tak, duchy wywołać to spoko, ale jakbyście na przykład, nie wiem, chcieli ludziom zacząć, nie wiem, pensje liczyć, to już by było trochę ciężko, nie? To jest raczej do takich rzeczy mało praktycznych, do raczej takich ćwiczeń umysłowych. I właśnie takimi ćwiczeniami się będziemy zajmować tutaj. Dobra, no to to, co jest istotne jeszcze, to, że to jest taki fajny open source'owy software i on został zrobiony przez studio 100 królików i możecie sobie zobaczyć ich stronę, to chyba jest 100r.co. No i tam mają bloga, nie, i generalnie mają gry robią i książki piszą. A jest piszą. Jakiś przycisk w orce, żeby zapauzować wysyłanie na przykład? Spacją, spacją możesz to zrobić, ale... Okej. Okay. No. Tak. I generalnie oni sobie pływają na łódce po świecie, więc to jest, oni tam, nie wiem, parę lat temu chyba z Kanady gdzieś wypłynęli sobie, po prostu żyją na tej łódce i programują soft z łódki. I tam mało prądu mają generalnie, bo wszystko, wiesz, leci tam, nie wiem, z generatorów i paliwo się zużywa i w ogóle te wszystkie rzeczy muszą być raczej oszczędne i w miarę jakieś takie efektywne. No i też orka, jak sobie patrzycie, to trochę wygląda jak taka gra w statki, nie? Wyślę mam może link do tego, bo to się na pewno przyda, żebyście mogli sobie wejść i sobie po prostu obczaić. Bo to wiadomo, najłatwiej się uczy, jak się coś już ma pod ręką. Więc my generalnie będziemy korzystać jeszcze z gołej orki, bo ona sama w sobie wysyła tylko MIDI albo UDP albo OSC. Jeśli wiecie, co to jest, MIDI to są sygnały nutek po prostu, takie cyfrowe, nie? Ją trzeba by wpiąć pod coś innego i my się zajmiemy tym za jakiś czas, ale generalnie tak na początek łatwiej sobie odpalić to z tej stronki. To zrobił człowiek, który się nazywa Metasyn. I to jest jakby orka, która działa w przeglądarce, tak jak normalna przeglądarkowa orka, ale ma dopięty syntezator, który się nazywa Enfer i on to ma jakieś tam swoje gałeczki i jakby nie trzeba nic kombinować, to od razu gra, nie? Jak coś tam tutaj napiszemy, to od razu zacznie odpalać ten syntezator i fajnie, nie? Jest trochę prościej. Także jak sobie tutaj wiecie, nie, to można klikać myszką, widzicie, są jakieś kropki, rzeczy, no generalnie takie puste pole tekstowe, nie, jak ktoś na przykład, nie wiem, korzystał z terminala, to podobnie to wygląda, aby ktoś korzystał na przykład, nie wiem, z Vimu, nie, no to jest podobna stylówka trochę i generalnie minus dla graczy, bo się nie chodzi w USAD, tylko się chodzi strzałkami, to jest... Nie można trochę... skakać. Nie można skakać, no to jest trochę problematyczne. Ale można strzelać. Można, tak. Więc jak sobie latacie tutaj, nie tym kursorem, tą małpką, to możecie też przytrzymać kontrol i wtedy skaczecie od boksa do boksa, bo to jest w takich, jak widzicie, tutaj takich, o. I jak przytrzymacie shift, to można sobie zaznaczać, nie? I też command i shift, albo control i shift zaznacza wam duże obszary terenu, jakbyście chcieli na zaraz bardzo dużo rzeczy usunąć. To da się, nie? I escape wam resetuje kursor, bo to też można tak ruszać, nie? I escape wam resetuje do tego jednego boksa. Okej. I tak, Adam mówi, że można strzelać. No można strzelać, bo w orce jest taki patent, że wszystkie w zasadzie wszystkie rzeczy, które będziemy robić za pomocą liter na tej planszy. Będziemy po prostu sobie pisać tutaj, nie? I każda litera, z której będziemy korzystać, ona funkcjonuje jako operator, robi jakieś operacje na wartościach. I jak sobie naciśniecie Ctrl albo Command G, to tam wam wyświetla listę wszystkich operatorów, to trochę jest takie zdawkowe, nie wiem, trochę no po łebkach zrobione. Takie typu, no człowieku, weź tam sobie sam ogarnij, nie? To zobaczysz, jak to działa. Więc dlatego też robię te warsztaty w sumie, bo są te rzeczy są trochę ciężkie do rozkminienia, jak ktoś na przykład nie programował albo nie robił muzy na komputerze, to raczej jest ciężko w to wejść. A tak naprawdę ten poziom wejścia nie jest jakiś super wysoki. Wystarczy sobie ogarnąć właśnie parę literek i zobaczycie, że można coś fajnego już tak zmontować.
Okej, okay. Więc tak, można strzelać i operatory S, E, W i N to są kierunki świata, nie? Czyli jakbyśmy strzelali na morzu generalnie, nie? I widać, że tam strzela, spoko, fajnie. Na wschód, na zachód, nie, i na północ też, myślę, na południe. No generalnie żeglarska jest aplikacja, też mamy tutaj grid, jakby wielkość tej mapy, na której sobie latamy i mamy współrzędne, gdzie jest nasz kursor aktualnie, nie? I co mamy pod tym kursorem, czyli co to jest puste, nie? Jak zaznaczymy więcej, to jest multi, czyli jakby multi zaznaczenie, no. Okej, okay, no to może zmontujemy sobie coś tutaj. Tutaj jak popatrzycie po prawej jeszcze, to pokazuje nam się wartość czegoś F, to są ramki, lub jak ja się przejęzyczam i mówię framki, bo nie wiem, no, Pol English. I tempo 120, no i tu widać, że taka gwiazdka sobie tyka, nie? To jest 120 na minutę, tak jakbyśmy mieli metronom normalnie. Więc jak sobie zatrzymamy to spacją można zatrzymać ten metronom i przeliczanie tych framek, to możemy sobie narysować gwiazdkę, nie? To jest generalnie impuls, który odpala rzeczy w orce i tak jak wszystkie inne rzeczy, to jest znak tekstowy po prostu. Z tym, że jak odpalimy z powrotem zegar, to zniknie od razu, bo gwiazdka się pojawia tylko na jedną ramkę. Czyli jak odpalimy, to przeskoczy na następną ramkę, więc to już zniknie. Więc jest taki prosty obiekt, jak na przykład D, który jest delay, nie? Tak jak się tutaj nazywa. Znaczy nie obiekt, tylko operator w zasadzie, przepraszam. No i D właśnie sobie tyka, tak tutaj, nie? Jak popatrzycie, jest kropka i to jest puste, tak jak wszystkie te rzeczy, to są tak naprawdę kropki. I to ta kropka się zamienia na gwiazdkę raz na jakiś czas. I tutaj możemy ustawić modulo, czyli co ile ramek będzie nam się, co ile ramek będzie nam się wyzwalał ten bang, nie? Czyli na przykład co dwie, no to widzimy, że tyka co dwie, co trzy, to tyka co trzy, co cztery, tyka co cztery. I to jest rate, czyli jeszcze większe spowolnienie. Na przykład jeśli byśmy chcieli to zwolnić razy dwa, to możemy to pomnożyć i wtedy będzie nam tykać jeszcze wolniej. Nie, czyli to nam mnoży to modulo tak naprawdę przez tyle. Z tego co się robi, tak? Bo mamy 2 razy 1. OK. Dobra. No i kolejnym takim w miarę prostym operatorem jest clock, czyli C. Nie, on po prostu sobie liczy. Domyślnie liczy od 0 do 9. A nie, przepraszam, liczy od 0 do 7, przepraszam, tak, bo to jest 8 dźwięków, czyli tak jakbyśmy mieli oktawę. Ale to możemy spokojnie zmienić, bo tak samo jak delay, to przyjmuje modulo, czyli to będzie jakby maksymalna wartość, którą on może wypluć, bo tak naprawdę clock, tak samo jak delay działa na zasadzie tych, na podstawie tych ramek, nie? Więc możemy tutaj powiedzieć, dobra, siema, to chcemy, niech to będzie największa wartość, to będzie 9, nie? I on wtedy nam daje aż do 8, czyli mamy 9 wartości, od 0 do 8. No i tak samo to ma rate. Jeśli chcielibyśmy spowolnić, no okej, okay, ale jakbyśmy chcieli od 0 do 9, no to co wtedy? Bo jak piszę tak, no to clock ma tylko jedno pole, nie? I trochę przypał, bo to nie działa, nie? Bo mamy modulo 1 i tutaj tylko 0. Te wszystkie wartości, które będziemy korzystać, one są zawsze wyrażane w ramach jednego pola. I przez to też orka jest trochę śmieszna, bo trochę dziwna, trochę przerażająca, bo działa w systemie 36-kowym, czyli tak jak mamy normalnie idą nam liczby od 1 tam do 2, 3 i tak dalej, nie? Do tam 9, to mamy 10, to tak tutaj to będzie A, B, C, D, oj. F i tak dalej, aż do Z, nie? I Z to jest 35. I tak jak się pomyśli o tym, to jest mega fajnie rozkminione, nie? Bo jakby używamy wszystkich liter alfabetu i to jakoś nawet tak ma sens, nie? No ale z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład nie posługiwał się w życiu systemem 16-kowym, na przykład ja się posługiwałem minimalnie, ale nie lubię, to jest to trochę ciężkie i trzeba się przyzwyczaić. No po prostu pamiętajcie, że okej, dobra, to A to jest 10, Z to jest 35, to jest maksymalna wartość. Po prostu jak chcecie kilkanaście, to coś blisko początku alfabetu, a jak chcecie jakąś maksymalną wartość, to blisko końca alfabetu, nie? I to jakoś tam mniej więcej będzie śmigać.
nie jest jakieś straszne w praktyce. Też wydaje mi się, że nie ma szczególnie potrzeby, żebyście... Znaczy, wiadomo, jeśli chcecie coś wyliczyć na sztywno, no to warto, ale generalnie to nie ma jakiś, nie przeszkadza tego straszliwie. Okej, okay, no to może by w sumie zrobić z tego jakąś muzę, nie? Zobaczyć, jak to działa, bo tak jak mówiłem, to możemy sobie liczyć tutaj rzeczy, ale co z tego? Więc możemy użyć tak naprawdę tych dwóch operatorów, żeby zmontować coś sensownego i jeszcze dołożyć trzeci, czy jak sobie otworzycie tutaj poradnik, to jest dwukropek, i on wysyła nutki MIDI. A właśnie, może macie jakieś pytania takie, no już. Okej, okay, dobra, więc zrobię z tego jakąś muzę, nie? Więc mamy ten operator dwukropek i on wysyła MIDI. My się nie musimy martwić o to, gdzie to MIDI leci, bo ono leci bezpośrednio do tego synta tutaj. I dobra, no i co on przyjmuje, nie? On przyjmuje kanał MIDI, no dajmy sobie 0, czyli pierwszy kanał. I ten kanał to generalnie mogą być, nie wiem, tylko jeśli macie otwartego jakiegoś DAWa albo macie, no nie wiem, jakiś po prostu programik, który, one nagle działają u mnie w systemie kanałów, więc warto mieć ten podział i wiedzieć, do którego kanału to wysyłasz. I potem przyjmuję oktawę, dajmy sobie trzecią i podajmy sobie nutkę, powiedzmy C. I tu jest velocity, czyli dynamika naciśnięcia klawisza, czyli jak szybko nacisnęliśmy klawisz, czyli jak głośno to wybrzmi. W sumie no dajmy sobie, że nie maksymalnie, dajmy sobie 10, dajmy sobie A. I długość w ramkach mierzona. To ważne, dajmy sobie 1. No i to nie gra. Nie, o co chodzi? Bo generalnie my musimy zbangować ten operator i w momencie, jeśli jedna z tych, w sensie na przykład jeśli N, no, jeśli N dotknie jakiegoś operatora, który sobie gdzieś leży, na przykład to będzie C nawet, to ono nam zacznie liczyć. Małe litery nie działają jako operatory, one tylko jak je zbangujemy, będą działać jako operatory. I wtedy, tak jak widzicie, wtedy śmigają duże, wielkie litery, działają same w sobie. No a generalnie te komunikaty MIDI też się wysyłają dopiero jak je zbangujemy, więc jakby potrzebujemy ten delay, nie, żeby był tutaj. No i on wtedy... Jakbyśmy chcieli zmieniać nutkę, no to też jest wiele różnych sposobów. Możemy sobie tutaj na przykład ustawić zegar i ustawić, żeby liczył do, no nie wiem, do 7, nie? Tylko że w takiej sytuacji to nam nie zadziała, bo 0 do 9 nie reprezentuje żadnej nuty MIDI w przypadku orki. Nuty są liczone od A, czyli od 10 tak naprawdę. I to też działa trochę śmiesznie, bo jeśli mamy A, B, jeśli mamy... Dobra, dam tylko komentarz może. Właśnie, swoją tego komentarz, wykomentowujemy linijkę, tak jak w niektórych innych językach, haszem, czyli na ogół to będzie shift i trójka. Więc jeśli ustawimy sobie A, B, C, D, E, F, G, A, H, oj, nie, to jest A i B, ale... oj, co jest... Właśnie, przepraszam, bo to nie jest alfabet, zdecydowanie. Okej. To A i B, one będą na górze skali, znaczy na górze, bo tutaj wybieramy oktawę, prawda? I to A i B będzie niżej niż to C i to C będzie na samym dole tej oktawy tak naprawdę i tutaj znowu lecimy C, D, E, F, G, H, I, I, J, K i to dalej leci aż do Z, co jest ciekawe bardzo, bo generalnie każda kolejna litera będzie nam zwiększać, no będzie nam leciała po prostu o dwie wartości w górę, o jakby cały ton powiedzmy. To jest taki motyw, że litery wielkie to są białe klawisze na klawiaturze powiedzmy, a jeśli napiszemy małe, to będą skrzyżkiem. I to jest też nie jest jakieś super intuicyjne, jest trochę dziwne, ale no da się przyzwyczaić. I też ciekawe rzeczy z tego wychodzą, tak z doświadczenia wiem. No dobra, no to jeśli byśmy chcieli sobie zagrać gamę, nie? No to fajnie by było po prostu użyć licznika, tak żeby dać mu powiedzmy wartość 8, nie? I żeby zagrał gamę.
Tylko żeby to zrobić, no wystarczy, że tak wartości zaczynają się od A, no tak naprawdę od C, czyli musielibyśmy z dziewiątki, która by była tutaj, musielibyśmy przeskoczyć do A, do B i do C. I w tym celu nam może posłużyć operator dodawania, czyli A, czyli addition. No i on dodaje A do B. A jest z lewej, B jest z prawej. No dobra, znaczy jak sobie tutaj na przykład ustawimy zegar, który nam liczy do 7, no to możemy do niego dodać, A, albo możemy do niego dodać C w zasadzie, no bo on zaczyna, zegar zaczyna od zera, więc będzie nam liczył od C aż do oktawy prawie, tak? Więc możemy to sobie wyciąć i wkleić, nie tu, tu. I zobaczyć, jak to śmiga. A, dobra. Tak. Więc zadaliśmy cis tak naprawdę, więc tutaj się zrobiło trochę dziwnie i to nie brzmi jak gamma do końca, ale jeśli dodamy sobie, no i właśnie tu jest trochę problem, bo jeśli dodamy c, to ono nam zaczyna wyłapywać to a jako wartość, znaczy zaczyna nam to wyłapywać jako a jako parametr do licznika, więc też trochę się robi funky. Więc myślę, że tutaj by się przydało, będę sobie odpalę może moje notatki, bo nie wiem, jest zamknięte przez cały czas, trochę poręcznie. Więc to tutaj nam pulta, to jest dobra, To działa. Więc... dobra, analogicznie do A też mamy operator B, czyli odejmowanie i to jest tak samo, więc możecie sobie zobaczyć, że na przykład 9 minus 8 to będzie 1, albo nie wiem, A minus A to będzie 0. Fajnie. Dobra, więc chcemy mieć ten counter i on liczy do 7 od 0. Dodajemy do niego duże C, tylko spoko by było, żeby... No dobra, no to tu jest problematycznie. Nie jesteśmy w stanie dodać tego naraz tak naprawdę, ale możemy to zrobić trochę naokoło. Możemy dodać do tego C, bo to będzie pół tonu wyżej, jakby jedną wartość wyżej, jedną wartość MIDI wyżej niż to normalne C. Więc możemy sobie to odjąć też na luzie. Więc tutaj sobie wstawimy po prostu minus 1. Tutaj, w tą stronę może lepiej. No, tutaj możemy sobie wstawić 1 i teraz powinno być, potencjalnie powinno być spoko, ale zobaczymy. Znalazłem też sample perkusyjne, jakieś snary i stopy. Tak, bo pod zerową oktawą, jak sobie... Dobra, dobra, ten koncept gamy tutaj, z tego co czytałem na forach, on w Orze w sumie nawet nie istnieje, więc to było trochę głupie zadanie, może nie zajmujmy się tym dalej. To co jest fajne tutaj też, to jak to w programowaniu mamy sobie wartości pseudolosowe, czyli random, nie, bo generatywna muza, my tu będziemy robić rzeczy, które się losują, nie, i muzę robi, zobacz. I ten random też przyjmuje dwa parametry i on sobie leci od minimalnej do maksymalnej wartości. Więc jak my damy 1, a 2, to będzie nam zawsze podawał 1, ale jak podamy mu 1 albo 3, no to tak samo jakby ten max zawsze będzie, to wartość maksymalna, którą dostaniemy, tak naprawdę zawsze będzie o 1 mniejsza niż ten max, który wrzucimy, więc na to też trzeba trochę uważać. No i teraz będziemy dostawać 1, 4, to będziemy dostawać zawsze coś od 1 do 3. No dobra, więc jakbyśmy chcieli sobie na przykład zrandomizować w ten sposób oktawę, nie?
No dobra, no i zobaczmy, co się będzie działo w sumie. Ups, tam. No właśnie, i tutaj na przykład możemy sobie wstawić zegar, żeby nam to randomizowało jakoś tak trochę wolniej, nie? Dobra, może niech niżej dla trochę większej wartości. No i teraz jakby to będzie zawsze większe niż 1 i generalnie będzie między 1 a 3 ta wartość. No i raz na jakiś czas on się zmienia, no i co, no i fajne, nie? Znaczy tutaj tak naprawdę równie dobrze mógłby być counter, ale no nie wiem, to już kwestia tego, jak sobie ustawić coś, jaki macie na to pomysł, nie? To jest kwestia tego, że to wszystko można bardzo arbitralnie układać i coś tam sobie z tego robić. Wow, to w ogóle jak teraz robiłem coś, to mi się zsynchronizowało z twoim, aż się zdziwiłem, bo po prostu w 120 też jest. I tak, bo jeśli masz to samo tempo, jakby ten podział czasu też nie jest jakiś super szybki, nie? Bo tak jak sobie policzysz, to jest na jedno cyknięcie, to są 4, w sensie to są 16, tak? Dobrze mówię? Chyba są 16. Okej, okay. No ale teraz na przykład jakbyśmy chcieli... Czy Kraftwerk vibe taki, że 4 osoby stoją z laptopami i po prostu sobie... Ty myślisz, że grają w Dwarf Fortress, a tak naprawdę oni grają koncert. No, znaczy myślę, że to jest właśnie największy shock value, jak na przykład widzisz kogoś, kto, nie wiem, puszcza na rzutniku, o dobra, jak w gierkę gram, nie? A to tak naprawdę jest gierka muzyczna i to jest ten koncert cały. Okej, okay, ale w tym przypadku, gdybyśmy chcieli sobie zmienić nutę, to już nie ma tak łatwo, bo nie ma tutaj miejsca, nie? I to jest właśnie jeden z tych problemów w Worldsie, że wszystko jest na tej siatce, nie? I trochę trzeba się z tym liczyć i jest dużo przestawiania czasami, bo nie wiem, chcę sobie zmienić nutę teraz, no to jak to zrobimy? Więc to, co nam pomoże z tym, to jest operator J, czyli jumper. I jumper. Czyli, no i jumper skacze, nie? Wiadomo, z góry do dołu. Więc uwaga, teraz będzie skakał i to nam przerzuca jakby o 2 w dół. Więc stąd ta jedynka sobie leci tutaj. I analogicznie do jumpera jest też jumper, który jest literą Y i on przelatuje z lewej do prawej. Yep. A gimper? No to no gimper w zasadzie. No. Jumper. Okej, okay. Więc jakbyśmy chcieli sobie wrzucić coś tutaj. Możemy na przykład zrobić tak, że... Dobra, może oddalmy to jeszcze dalej w sumie, czemu nie? Dajmy 2 jumpery, kto nam zabroni. Okej, i... Chociaż nie, dobra, to i tak nie będzie super ergonomiczne. Ale no możemy sobie na przykład ustawić tutaj... Czy możemy ustawić clock? Możemy, tylko on będzie miał bardzo dziwną, bardzo dużą wartość i to nie do końca śmiga, tak jak można by chcieć, prawda? No dobra, to by się przydało jakoś rozwiązać tą kwestię bardziej solidnie z tym sekwencjonowaniem rzeczy. Więc to, co przy tym pomaga, to są zmienne. Generalnie. I to jest bardzo fajna rzecz w programowaniu, że masz zmienne, nie? I to jest jak zmienna w matmie, przypisujesz sobie do x jakąś literkę i potem no, możesz sobie odczytać, nie? I jakby masz to długie wyrażenie albo, nie wiem, wartość, którą ci jakoś funkcja wypluje też dla danego argumentu. Możesz to sobie przepisać pod jedną literą i jakby jest wygodnie, fajnie jest, nie? No i tutaj generalnie zmienna to jest v, to jest variable. I to działa w trochę śmiesznym trybie, bo po lewej mamy zapisywanie, po prawej mamy odczyt. Jeśli po lewej damy sobie, napiszemy sobie literę, na przykład, nie wiem, x, to po prawej w takiej sytuacji możemy podać wartość, jaką chcemy, żeby x miał. No i teraz jeśli niżej sobie wpiszemy znowu v i chcemy odczytać, czyli musimy dać jakby nazwę tej zmiennej z prawej strony, no to wpiszemy sobie tutaj x i to nam wypluwa dwójkę. Nie? Fajnie. Więc tak naprawdę tutaj zamiast tego jumpera mógłbym wpisać v i tutaj powiedzieć, ok, dobra, siema, to ja chcę, żeby to był x.
I tutaj mogę powiedzieć, dobra, no to ja chcę, żeby to wypluło mi tego X-a. No i on tutaj się zmienia jakoś odpowiednio, nie? Nawet spróbuję, żeby to sobie, może żeby to była nutka. Okej, okay. No i to, o. W ogóle jakiś śmieszny, bardzo potężny riff wyszedł. No dobra, więc mamy zmienną, tutaj jedną, która nam zmienia wysokość nuty, jakbyśmy chcieliśmy zmieniać obie, tak, i oktawę, i nutę. To co jest spoko, dobra, wstawmy sobie może drugą taką konfigurację, która będzie nam z kolei zmieniać może trochę na przykład... Dobra, jakbyśmy to ustawili na... gdybyśmy... A co teraz tworzysz, bo tu jest teraz się... chcę zmienić oktawę, nie? Bo tutaj nam się losuje, jaką nutkę będziemy grali. I tutaj chcę wylosować, jaką oktawę będziemy grali. Więc dam trochę inny licznik, może na przykład tutaj niech będzie taki wolniejszy, tutaj będzie szybszy. Też dobra, to było fajne, więc dam tak. A ja będziesz też pokazywał, jak to połączyć z Abletonem, czy to raczej... Tak. Będę pokazywał na luzie. Tak, bo my już w zasadzie jesteśmy zrobieni, jeśli chodzi o jakieś podstawowe rzeczy. Tutaj jeszcze pokażę parę funkcji, ale generalnie to już tutaj da się bardzo się mocno da zagłębić w jakieś po prostu, wiesz, sklejanie rzeczy z tych podstawowych elementów, więc to myślę, że można sobie to po prostu zrobić samemu na chacie. Nie muszę. Ale Nissan and Monday wychodzi teraz. Nice. No ale dobra, jakbyśmy chcieli sobie zmienić, żeby była oktawa też, to damy sobie zmienną Y, nie? Dobra, tylko zobaczę, czy działa. Spoko, działa. I w takiej sytuacji mamy też taką rzecz jak K, to jest concat. Dobra, tutaj wygodnie sobie przestawić to tutaj akurat. Bo by nam się przydało. Okej, więc to przerzucamy jumperem, nie? Mam nadzieję, że to ma sens. Póki co. Jak się zamotaliście, to powiedzcie gdzie, to jakby wytłumaczę, co się dzieje. Ja się tak zamotałem teraz, ale w sumie już nawet nie wiem gdzie, więc... No tak to właśnie jest. Właśnie przy tym graficznym rozkładzie tych rzeczy mi się wydaje, że jest jeszcze ciężej, bo patrzysz i te litery gdzieś tam są, coś tam miga, nie? I w sumie kurde, ta rzecz, co się zmienia, to co mi wychodzi, czemu to działa tak, jak to działa, nie? W sumie, ale to jest to też jest fajny feature w sumie, nie? Jakby o to chodzi też po części, żeby się pogubić. Chyba, że jakby masz głowę do tego, żeby rozkminiać, o dobra, to ja to wyliczę, nie wiem, jak to będzie śmigało wszystko. To też spoko. Ale no nie wiem, ja to sobie lubię tak po prostu posiedzieć, coś polepić i potem jak odpalam ten sam skrypt, to jakby to... Ja będę chciał jakieś takie najprostsze rzeczy sobie poćwiczyć i jakieś takie na podstawowych rzeczach robić. Coś, tak, bo to później najłatwiej... Teraz jeszcze z Abletonem i czuję, że nawet takie proste to może tyle dać fajnych rzeczy. Tak, jak najbardziej. No dobra, więc tutaj mamy ten concat, nie? I on nam, to co on nam robi, to po lewej mu możemy podać jego długość, czyli ile zmiennych będziemy chcieli odczytywać. A tutaj możemy, tak, bo on odczytuje zmienne, zapomniałem o tym wspomnieć. Czyli to działa jakbyśmy mieli V, ale jakby kilka razy pod rząd, z trochę mniejszą ilością pisania. Więc chcemy zmieniać oktawę zmienną Y i zmieniać nutkę zmienną X. No i spoko, dobra, tylko my tutaj ten random trochę nam bruździ, on powinien mieć większy max, bo on leci od jednego. Hej, ja tam słyszę u ciebie jakiś szum, jak go generujesz, czy mi się wydaje, czy to jest jakiś po prostu wentylator u ciebie? To może być mój komp, tak mi się wydaje. No niestety, stare maczki tak mają już, nie? Okej, dobra, to może to powinny być większe wartości tak naprawdę, bo to, dobra. Bo zróbmy sobie wartości od A do D. I tutaj też by były trochę większe, powiedzmy od... chociaż dobra, to było fajne, tylko zwiększmy sobie, też by też było 4-3, ale żeby się dodawało z powiedzmy... z 1, żeby ta wartość nie była zerowa nigdy, to będzie fajnie wtedy. Ups. Okej, okay. I teraz możemy sobie wyciąć tego randoma, wkleić go tu. I to V też może być tu, okej. Okay. No dobra, no i tutaj nawet już na temat może sobie coś pokombinować typu długością nutek.
nawet jest jakiś tam reverb, nie? Czy coś. Nie wiem, na wszystko gdzie to brzmienie, to możemy też zmienić kanał. Jakiś synth. No i tak, no fajnie, fajnie. No i na opartego możemy też sobie jakby skopiować to i powiedzieć, dobra, ja po prawej tutaj stronie wstawiłem pastę wędkarza i ona strzela teraz do tych moich rzeczy. Zrobił heavy metal z tego. Super. Tak, bo to właśnie jest też taka opcja, że mógłbyś tutaj tak naprawdę mieć coś, co będzie ci generowało, z tego co się orientuję, H. Nie, czekaj. G generalnie generuje nam... A można nam... tutaj wklejać też pliki MIDI i potem na nich operować jakoś? Nie. To by było problematyczne. Możesz tutaj wklejać projekty w konsolę, bo to ma jakiś taki system śmieszny, że możesz nawet podpalić kilka projektów naraz, ale to już wymaga minimalnego ogarnięcia JavaScriptowego i pewnie trochę determinacji też. Ale możesz mieć jakby parę tych rzeczy, które śmigają naraz też na spokojnie. Dobra, usunę sobie to. Ja wysłałbyś ten patch na przykład, bo fajny jest i bym sobie go pooglądał. No, bo tak, a właśnie to, co jest piękne, jeśli chodzi o ten software, to... Możesz wkleić go tutaj w message, tak? Tak. W sensie generalnie ja możecie ja to sobie... Ja ten mój może. A zapraszam, tak, właśnie, jak coś macie, to spoko podeślijcie, to można sobie poeksperymentować zawsze. To po prostu możecie dać Ctrl albo Command A, zaznaczyć całość. Nie, to jest dosyć małe, bo to jest dużo kropek po prostu, bo te wszystkie rzeczy się liczą jako kropki. To jest tak spoko. Dobra, no i to są jakieś takie bludy, ale generalnie tych funkcji jest mega dużo. Jak sobie wejdziecie w pomoc, tutaj to jest dokumentacja cała do Hydry i tych funkcji jest multum i generalnie można je wszystkie na siebie nakładać i robić jakieś w ogóle mega zaawansowane rzeczy. Także nawet jak sobie możecie sobie wejść na przykład po prostu odświeżyć tą stronę i rysować różne wizualki tymi kostkami tutaj. No i generalnie ludzie robią mocne rzeczy bardzo. I nie wiem, możecie sobie dowolny parametr tutaj podmienić na to MIDI i zobaczyć, o dobra, to jak to śmiga. No tego jest dużo, no generalnie głowa boli.